Cześć, jestem Adam i witam Was na moim kanale. W dzisiejszym muzycznym vlogu chciałbym opowiedzieć o swoim początku z muzyką, ale najpierw zostaw po sobie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem, bo dobiliśmy ostatnio do 500 subskrypcji, więc dziękuję bardzo za taką niespodziankę fajną. Jestem bardzo wdzięczny. Dobijemy do 1000 i wtedy będzie coś ciekawego, wtedy na 1000 subskrypcji oraz jakiś ciekawy komentarz zostaw. No i tak, to jest mój fajny keyboard Yamaha, marki Yamaha, tak jak są motory Yamaha, chyba że nie ma. No i co, początki z muzyką miałem 10 lat temu około. Wtedy to się we mnie pojawił talent muzyczny. No i tak się postanowiło, że kupimy taki ładny keyboard i będę na nim grać. No najpierw chodziłem do takiej pani z muzyki, co miałem u niej godzinne, cotygodniowe korepetycje. No i całkiem bardzo dobrze mi szło. Nie miałem problemów z zapamiętywaniem nut i szybko się uczyłem tego. Nie miałem z tym żadnych problemów. Moim pierwszym początkowym zestawem do grania była ta oto książka. Ta oto piękna książka, o której też nagram jakiś filmik z recenzji o niej i będziemy patrzeć, co tam się w niej znajduje. No i to jest taka fajna książka dla początkujących graczy. No, tam jest fajny poziom trudności, że jest od najłatwiejszych do najtrudniejszych. No i można się fajnie z tej książki uczyć. A później, jak już tą ogarnąłem książkę, to przyszło na jakieś dość ciekawe nuty, a mianowicie typu czegoś takiego. Panie Janie, tam było wcześniej Old MacDonald. Kółko garniaste lub 100 lat. Oczywiście takich zestawów nut mam pełno. Normalnie aż cała półka tego zawalona jest, takich nut. No bo przez 10 lat się tego dużo nazbierało. No i było co grać. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Jakoś to wszystko szło. Nauka z muzyką, z panią tamtą i co? Grało się codziennie po trochę. A później nabrałem na tyle wprawy, że potrafiłem sam się uczyć. I teraz nie potrzebuję nikogo, żeby się uczyć grać, tylko gram dla siebie. Drukuję sobie nuty z internetu i mogę sobie je grać. Chociaż nie wszystkie nuty potrafię zagrać, ale to, co się umie, to można zagrać. Taka porada dla początkowych graczy. Jeżeli masz dobrą głowę do grania, możesz chętnie grać, no to to, co Ci poleciłem, takie te początkowe nuty, są nawet spoko dla Ciebie, gdyż możesz dzięki temu stać się lubianym, szanowanym człowiekiem wśród swoich bliskich, że jesteś taki wow, zajebiście zdolny gość. No. Nauka muzyki nie jest dla każdego ciężka, ale zależy kto co umie. Jeżeli masz dobrą głowę, to dobrze zapamiętasz. Jeżeli nie, no to nie. No to nie pozostaje Ci nic innego, jak być samym sobą i nie być zwariowanym gościem. No i co? No to tyle byłoby na dzisiaj. Tak jak mówiłem, łapka, subik z dzwonkiem. Dzięki jeszcze raz za 500 subów. No to co, widzimy się do następnego razu, trzymajcie się, cześć.